No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Cheveral z tej strony. Sanctiside na moim kanale, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, polski slasher, który opowiada o Ezekielu, który jest komornikiem, to jest bardzo teraz na topie słowo, komornikiem dusz w biblijnym świecie, opartym na gdzieś tam twórczości pana Gołkowskiego. Nie jestem zaznajomiony, jeśli chodzi o twórczość pana Gołkowskiego, natomiast jedno wiem na pewno. W ramach Steam Next Fest, który trwa do 21 października, jesteśmy w stanie ograć dema niektórych gierek. I Sanctiside jest jedną z nich. Wersja demo nie reprezentuje ostatecznej jakości gry. I teraz tak, moi drodzy, grafika wygląda jak wygląda. Powiem wam w ten sposób. Osoby, które grają na przykład w Gothica, które grają w Alexa, które nie oczekują nie wiadomo jak futurystycznej grafiki, będą zadowolone, ponieważ... to nie jest źle, nie? Ja bardziej zainteresowałem się tą grą z dwóch powodów. Kiedy wreszcie przestanie padać, Bóg nas wszystkich nienawidzi. Here are my targets, sinners. Okej, okay, czyli ja mam lecieć na tych ludzi. Dobra, zaraz, ale tylko po każdej burzy przychodzi słońce. Dobra, nieważne. No, tak, jest to fajne. Jest to fajne. Gra dla osób pełnoletnich. Hit the destructible objects a few times to get rid of them. Uderz kilka razy w zniszczone przedmioty. No dobra, okej. Okay. Przytrzymaj to, aby... Okej, okay, w porządku. I'm afraid God won't help me now. Nie wiem, kiedy publikuję ten odcinek, natomiast jeżeli jesteście zainteresowani, to do 21... Kurde, nie jestem pewny, czy 21, czy już po będę... Do 21 możemy ogrywać ten tytuł. Jeżeli nie, nie zdążyliście, po prostu zostawcie ten tytuł w swojej liście życzeń. Dodajcie go do swojej listy życzeń na Steamie. Obserwujcie profil twórców. Być może dostaniecie garść, a na pewno dostaniecie więcej informacji na temat samej gry. Okay. Make the rain stop. Okay. Będziecie... You found a collectible item. These remnants of the old world may still be of some use. Deliver them to Stratolates at the Citadel to upgrade your gear. Collectible items are divided into four categories. Common, zwykłe, rare, rzadkie, unikatowe, legendarne, czyli standardowe, nie? Each collectible is described by its rarity and value. Rarity determines the number of statistics boosted by the item while upgrading gear. Dobra. Okej. Okay. Czyli możemy przedmioty kolekcjonerskie znajdywać, jakieś takie rzeczy, które później można używać. Ja z racji tego, że jest to demo, to ja bym chciał spróbować każdego rodzaju broni. Nie mam zielonego pojęcia, jak długie jest to demo. Wiem tylko, że zadania i w ogóle bestiariusz ty. Możemy sobie grzesznik. Rozumiejąc, że prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niego... ha! Dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy, niewolnikami, kłamców, krzywoprzysiężców i... dla popełniających cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką. Dobra, zostawcie sobie. Zatrzymajcie ten tekst, w sensie. Zatrzymajcie odcinek, przeczytajcie sobie. Ja to zrobię oczywiście na nagraniu. Natomiast nie chcę teraz tutaj tracić czasu swojego na czytanie, ponieważ ja też nie jestem panem zbyt mocnym loru i wnikania w to.
Press or hold corresponding buttons to open the weapon and power wheel and choose push. Push. Mamy też możliwość wybierania takich ala znaków. Nie chcę. Znaki to są też źle powiedziane, po prostu to są moce Ezekiela, komornika dusz, ale pierwsze co, jak widzę właśnie takie koło wyboru, pierwsze co, jeżeli widzę jakieś dodatkowe moce, które właśnie wyglądają o w ten sposób, to zaraz mi się znak Art kojarzy, Igni, Irt, wiecie o co chodzi, nie? Takie delikatny ukłon w stronę Wiedźmina, także, ale w sumie to dobrze, no Wiedźmin jest dobrą grą, Wiedźmin był dobrą grą, także jeżeli twórcy choć troszkę inspirowali się naszą... Okej, naszym dobrem narodowym... Och ty! Och ty! No, czekaj, zobaczmy jak blokowanie wygląda. A, dobra. Bang! Och ty! Och ty! Jeśli chodzi o walkę, walka jest ukłonem w kierunku starszych tytułów. Ej, no co jest? Walka jest zrobiona tak, że muszę nie tylko klikać bezmyślnie swój przycisk walki, który jest przypisany w danym momencie do walki, tylko muszę też sterować swoją postacią, tak? Aby robiła to dobrze, tak? Aby robiła to w taki sposób, żeby uszkodzić swojego przeciwnika. No, słuchajcie, no. Proste mechaniki są najlepsze, nie? Czekaj, co ja tu zdobyłem? Zdobyłem jakieś jubździu. To ja to nie jest... Broń sieczna, ciężka, jednoręczna, koszerna. Dobra, no próbujemy. Press the corresponding button to drain the purple jar. It will replenish lost HP. Dobra. To teraz tak. Hop. Leczymy się... Okej. Okay. Leczymy się w ten sposób. Natomiast troszkę to jest dziwne, bo nie wyleczyłem się do końca, a... Biorąc pod uwagę fakt, że nie mam więcej tego płynu, to trochę dziwne, nie? No dobra, takie utrudnienie, jakby nie było. O! Dobra. Nie. Dobra, idźmy stąd. No jak? Biegnij! Biegnij! Chodź tutaj, gdzie masz więcej ten... miejsca na walkę, no. Ono tu. Ono tu. Gul. Gulululu. Dobra, wiecie co? Jednak wydaje mi się, że ten miecz, tym bardziej, że on jest jakiś taki ciekawy. Kolorowy. Och ty, jak on mnie... punktów, awans na poziom drugi. Dobra, i co mi to daje? Umiejętności mam jeszcze zablokowane, spoko. Ale tym mieczem to my chyba będziemy działać, nie? Tym mieczem to my będziemy działać. Boże, ile tutaj jest martwych osób. By to wszystko zrobili ci ludzie tam? Ale poczekaj tam. Czy ja mogę się jeszcze raz uleczyć? No nie. Czyli to ma jakiś tam cooldown. To trochę lipa. Co to jest za... Nie to. Ta ikonka... To pewnie chodzi o to, że muszę się uleczyć. Tylko, że nie bardzo wiem... Gdzie. Dobra, sprawdźmy. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu coś mamy. Och ty, w życiu. Nie mogę tego otworzyć. Czy muszę kucnąć? Nie. Może się popsuło.
No, moi drodzy, to jest demo. Więc może jeszcze nie do końca działać tak, jak byśmy tego chcieli. Natomiast ja stwierdziłem, że ja sobie dam tutaj szansę tej grze. Przeogram ją. No nie, no jak? No było, nie? Że... No dobra. Dobra. Zostawimy w takim wypadku. Zginę jak nic. Do wesela się zagoi. Łopa! Do tyłu. Do tyłu. Ej, walka mieczem jest bardzo fajna. Walka mieczem jest bardzo fajna. Nie wiem, czy to jest jakiś typowy miecz, który należy tylko tutaj do Ezekiela, czyli naszej głównej postaci, natomiast... Wygląda to okej, nie? Czy jest to gra, którą kupię na premierę? No nie wiem. Wszystko zależy. O, jest, dobra, jest butla. Kim jest Varus? To było tak. Wait. What? What? Czy mi się coś... Uno momento, sterowanie. Nie mam nawet ten, czułość myszy, odwrócenie. What the hell? Dlaczego nie mogę żadnej interakcji przeprowadzić? Poczekajcie, wzmocnienie, przyciągnięcie. Co to jest za przyciągnięcie? Tu nie mogę. Tu też nie mogę. Tu mi to nic nie daje. No dobra. Gra ma swoje problemy. Czekajcie, tu jest jeszcze jedna. Tak jakby zero interakcji mam z tym, nie? Wszystko działa oprócz leczenia, nie? Nawet jakbym chciał kliknąć każdy inny przycisk, to nie da rady. Oj, nawet nie mogę tutaj, dobra, bestiar już się udało, zadania nie mogę, bo być może nie mam zadań. Dobra, no. Idealnie, że escape nie działał, no dobra. Najwyżej zginę i będzie wiadomo. Dobra, i co teraz, moi drodzy? Co teraz, jak zginąłem? Odrodzenie. Dobra, spróbujmy odrodzenie. I wróciłem do punktu wyjścia, tak? I na początek? Tak. Co my tu mamy? Venium. Gdzie jestem? O, i teraz na przykład działa, dobra. Teraz mogę normalnie to... Widzicie? To po prostu jakiś błąd. To po prostu jakiś błąd, który gdzieś tam wymagał resetu. Tu będą... Tu będą te cienie. Tu idziemy, kucamy. Przypominam, moi drodzy, że to jest wersja demo, także nie dziwcie się, że są tutaj błędy. Te błędy i tak są mniejsze niż w niejednej premiery takiej, wiecie. A czekaj, a czy jak podejdę do tego, no normalnie, mam E, żeby się uleczyć. Wtedy nie miałem.
Dobra, oni sobie tutaj stoją, to... Ciśnij. No, par postu ty. Do tyłu. Chodź tu. Nie. Dobra, pięknie. Ja mogę tutaj wskoczyć? Nie mogę. Łubudu. Dobra. Czy ja jestem w stanie coś tutaj zrobić? No nie, teoretycznie tak. Tutaj mogę... Tu nie przejdę, tu nie przejdę. Interakcja z otoczeniem, to jest najpiękniejsze. Dobra, tu jest przejście. Tu będzie chyba... O! Czemu jest tyle krzyżników? Nie wiem, ale ja ich wszystkich pozabijam. Okej, okay. Czyli tutaj tracę postęp, tracę bronię. Czy ja mam teraz dwa miecze? Daj katana! Ej, zaraz. Normalnie. Daj katana. Czekaj. Och ty w życiu, to będzie piękne. Dobra, lecimy z tematem. O. Módlmy się, haha. Deliver me from the sword. My precious life from the power of the dogs. It is the job of a sin collector to take lives, not the other way round. And Varus saved mine only so that I could continue to serve Dame at the top. Only at the Citadel will I learn what the architects of the apocalypse expect of me. Czy ja miałem przegrać? Dalej mam... for playing the demo level of Sancticide. What you're about to experience now is a configurable arena for you to familiarize yourself with the combat system in anticipation of the early access release. Okej, okay, end of demo. Moi drodzy, za krótkie demo. To jest pierwsza sprawa, chyba że to ma być bardzo krótka gra. Nawet jeżeli... Co to jest? Arena treningowa. No dobrze, mogę sobie... Sparring allows you to practice combat skills in a safe environment. Combat accurate mode keeps the HP and other statistics true to real combat encounters. Endless mode. There's no dying here. After you disengage the enemy, HP resets. Combat accurate... No dobra. Kim ty jesteś w takim wypadku? Do you want to spar? Okej. Cień, sęp, dzwonnik. Ja biorę dzwonnika. Realistyczny, realia walki. Możemy sobie, dobra, dajmy na to na przykład dwóch. Start. Wow! No dobra, okej, okay. Czyli tu mogę trenować, jeśli chodzi o odrodzenie, oczywiście, że odrodzenie. Tu mogę trenować, jeśli chodzi o wrogów, o sposób walki, natomiast dla mnie... Thank you for playing the demo level of Sanctus. Dla gracza, który bardziej by chciał poznać troszkę historię przedstawioną tutaj w tej grze. Okej, okay, to, że flasher, to spoko, nie? Dobra, pójdźmy coś takiego sensownego. Start. Spoko, fajnie, pięknie. Ty, patrzcie na to. Hop. Aj, nie uda... Och ty. Jestem za...
Za wolny na tego. I teraz... Hop! Okej. Udało się. I teraz co? I teraz idę tutaj i ja non-stop doświadczeń... Oczywiście, że tak. Czekajcie, liczba wrogów. Dajmy na maksa 10. Start. Nie. Do tyłu. God damn it. No czemu ty kucasz? Biegnij. No nie, za dużo. Tu można trenować. Walka będzie i trening potrzebny dla osoby, która jest niewprawiona w taką specyfikę gry. Natomiast dla mnie jako dla gracza, który zainteresował się tą grą, chociażby dla postaci Ezekiela, no troszkę za krótkie to demo. Za krótkie to demo, nie byłem w stanie tak jakby się do tego przekonać. Natomiast wiem, że jeżeli będzie wypuszczone jeszcze kolejne demo i będzie ono dłuższe i bardziej skupione na tym, żeby przekazać to, co ma do zaoferowania Ezekiel, to ja się na to skuszę. Sama walka nie oceniam, ponieważ no, poszło mi jak poszło, tak? Musiałbym po prostu zagłębić się częściej, bardziej, spędzić więcej czasu na walce, żeby ją ocenić. Natomiast, kurde no. Do 21 macie czas, aby ograć sobie Sanctisite. Sprawdźcie i dajcie znać. Pozdro, Szewera. A, będzie jeszcze jeden co najmniej tytuł z Steam Next Fest, który sobie gdzieś tam planuję. To będzie tym razem Survival. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Pozdro, Szeweral. Hej.